To miejsce to hołd dla tych, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę w 1944 roku. Muzeum Powstania Warszawskiego sięga do historii, ale jednocześnie wartości, które przyświecały ówczesnym bohaterom, odnajduje także we współczesnych postaciach. Dlatego po raz 11 wyłoniono laureatów nagrody imienia Jana Rodowicza Anody. Wyróżnienie dla osób niosących bezinteresowną pomoc, dla których jest to zwyczajnie. Odruch serca. O tym m.in. porozmawiamy w tym weekendowym wydaniu Polonii 24. Przemysław Toczek, witam, ale najpierw zapraszam na przegląd najważniejszych wydarzeń z całego tygodnia. Tysiące białych i czerwonych zniczy rozbłysło na grobach rodaków, także poza granicami kraju. O bohaterach i wybitnych ludziach kultury pamiętano m.in. na jednej z najważniejszych dla historii Polski nekropolii, cmentarzu Łyczakowskim. Ducha polskości czuje się tutaj najbardziej chyba. Wspominamy swoich przodków, którzy tutaj spoczywają. Polonia obecna była również na cmentarzu wojennym na Monte Cassino. Spoczywa tu ponad 1000 polskich żołnierzy. Wraz z nimi generał Władysław Anders. Polska na celowniku białoruskiej dezinformacji. Kanały propagandowe reżimu Łukaszenki nasiliły kłamliwy przekaz, w którym zarzucają Polsce rusofobię i zbrodnie przeciwko migrantom. Wydaje się, że mają na celu podbicie tego gorącego wątku, jakim są zmiany polityczne. I zdaje się, że tą przestrzeń powstałą dostrzega zarówno Łukaszenki, jak i stojące za nim służby. Media kierowane przez dyktatora popierają za to postulaty o zmniejszeniu liczebności wojsk nad Wisłą. Choć pochodzili z Austrii i Szwecji, Polskę mieli w sercach Alicja i Karol Habsburgowie. Swoje życie związali z Żywiecczyzną, zapisując się w historii Polski jako patrioci przybranej ojczyzny. Właśnie ten patriotyzm różnych rodzin Habsburg wyróżnia to, że jak raz powiedzieli, że są Polakami, z tym przeświadczeniem pozostali i ze swoim działaniem. Ostatnią przedstawicielkę rodu, arystokratkę Renatę Habsburg, poznajemy w reportażu Pauliny Drażby. Karol i Alicja, moi rodzice Habsburgowie, którego specjalny pokaz odbył się w Żywcu. Księżna Renata w Madrycie otrzymała odznaczenia pośmiertne przyznane jej rodzicom. Bardzo marzyła o tym, żeby te odznaczenia wróciły tutaj do Żywca. Byliśmy świadkami jej wzruszenia i dzisiaj jej marzenie się spełniło. Reportaż wyprodukowany przez TVP Polonia prezentuje historię żywieckich Habsburgów, ich odwagę, patriotyzm i przywiązanie do Polski. Podziemna wystawa i zrewitalizowana okolica – tak ma wyglądać Muzeum Westerplatte i wojny 1939 roku. Rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na budowę instytucji. Rozstrzygnęliśmy konkurs na pawilon wystawienniczy, który będzie pod ziemią w pobliżu słynnego pomnika z lat 60., gdzie na przestrzeni 3000 m2 będzie wystawa stała, opowiadająca i o bitwie na Westerplatte i o całej wojnie 1939 roku. Odtworzony zostanie także dom zwiadowcy stacji i 5 magazynów. Poznamy również historię kampanii wrześniowej, a także partyzanckiej walki Polaków na terenach okupowanych przez Niemców i Sowietów. Przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane do 2027 roku. Ginekolog, położna, internistka i pediatrzy. To personel krakowskiego szpitala, który wyruszył na misję do Tanzanii. Przez 2 tygodnie będzie leczyć i edukować mieszkańców Kiabakari. Mam nadzieję, że nasza pomoc, leki, wyuczenie tych chorych i żeby oni zrozumieli problem jednostki chorobowej, to im po prostu uratuje to życie. Lekarki zabrały ze sobą niezbędne leki i sprzęt do badań. Pomoc skierowana jest do najbiedniejszych mieszkańców Tanzanii, w szczególności do dzieci i kobiet, które najbardziej narażone są na śmierć z powodu powikłań poporodowych. Czas na rozmowę Polonii 24 Weekend. Dziś w miejscu wyjątkowym, bo w Muzeum Powstania Warszawskiego, placówce, która już od niemal 20 lat pielęgnuje historię bohaterskiego zrywu stolicy z 1944 roku. We'll be right back.
Ilekroć jestem w tym miejscu, jedna rzecz pozostaje niezmienna, czyli popularność Muzeum Powstania Warszawskiego, którą można mierzyć tym, ilu gości je odwiedza niezmiennie, właściwie w każdej chwili, to jest około kilkuset osób. Witam już gościa naszej dzisiejszej rozmowy, razem ze mną dr Paweł Ukielski, zastępca dyrektora do spraw merytorycznych Muzeum Powstania Warszawskiego. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Panie dyrektorze, to może najpierw wybiegnijmy w przyszłość. 31 lipca 2024 roku to będzie dokładnie ten moment, kiedy Muzeum Powstania Warszawskiego skończy 20 lat. Czy można w jakimś oczywiście telegraficznym skrócie powiedzieć, od czego się zaczęło i gdzie jesteśmy? Co się zmieniło na przestrzeni tych wszystkich lat? Zaczęło się od roku 2002, kiedy Lech Kaczyński wygrał wybory na prezydenta Warszawy i w jednym z pierwszych jego projektów, który zdecydował się zrealizować, który obiecywał w kampanii, była budowa Muzeum Powstania Warszawskiego, o którym mówiło się przez dziesiątki lat, a wciąż nie powstawało. Co więcej, wtedy w Polsce muzea były bardzo mocno niedoinwestowane i raczej nie stanowiły symbolu czegoś nowoczesnego, czegoś, co przyciąga ludzi. Prezydent Kaczyński wtedy powierzył nam, wtedy bardzo młodym ludziom, tę misję, żeby stworzyć muzeum w bardzo krótkim czasie, bo od momentu powstania zespołu na początku lipca 2003 roku do otwarcia na koniec lipca 2004 roku mieliśmy 13 miesięcy, żeby stworzyć muzeum. Co więcej, żeby stworzyć nie takie zwykłe muzeum, jakie dotychczas funkcjonowało, tylko żeby zrobić coś nowego. I to się udało. Udało się zrewolucjonizować właściwie polskie muzealnictwo. Teraz od tego momentu powstało bardzo wiele nowoczesnych muzeów, które w bardzo atrakcyjny sposób opowiadają historię i nie tylko historię, i do których ludzie przychodzą tłumnie. Dość powiedzieć, że w porównaniu z tym, co było przed otwarciem naszego muzeum, a stanem dzisiejszym, liczba zwiedzających wzrosła o 100 kilkadziesiąt procent, z kilkunastu na ponad 40 milionów rocznie. No i faktycznie możemy mówić o tym, że ta narracja, którą tutaj prowadzicie, jest bardzo oryginalna, zwłaszcza oryginalna na miarę czasów, w których została tutaj stworzona. No dzisiaj, tak jak Pan wspomina, wiele innych placówek muzealnych bierze od Was przykład. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która różni Was od innych placówek muzealnych. To to, że wykraczacie daleko poza ekspozycję muzealną. Między innymi wspierając powstańców warszawskich. W jaki sposób? Od początku dla nas było jasne i oczywiste, że formuła takiego muzeum, które tylko prezentuje eksponaty, się przeżyła. I tak skonstruowaliśmy ekspozycję, która jest narracyjna, ale też sam pomysł na muzeum był nieco inny niż sama ekspozycja. Wiedzieliśmy, że muzeum musi być angażujące, że musi być takim centrum kultury, które przyciąga ludzi różnymi swoimi aktywnościami, różnymi działaniami w sferze kultury, w sferze masowej popularyzacji, w sferze literatury itd., itd. A powstańcy byli takim najważniejszym, brzydko to może powiem, zasobem, który mieliśmy. Chcieliśmy, żeby oni nie byli tylko gośćmi tutaj, ale żeby byli współgospodarzami, żeby razem z nami w pewien sposób prowadzili to miejsce, żeby oni byli tymi ludźmi, których można tutaj spotkać, żeby oni czuli się tutaj jak u siebie, żeby chcieli tutaj być i żeby tutaj nawiązywali ten międzypokoleniowy dialog z młodzieżą. A to oczywiście też nakładało na nas obowiązek, żeby o nich dbać, żeby zadbać o to, żeby czuli się zaopiekowani, żeby czuli się docenieni, tak jak przez kilkadziesiąt lat to nie było możliwe, na każdym możliwym polu, również jeśli chodzi o takie zabezpieczenie najbardziej podstawowych życiowych potrzeb, które jako ludzie starsi często mają bardzo istotne. Bo ich wspomnienia, ich relacje są niezwykłą wartością, która także dzisiaj uzupełnia to, co próbujecie przekazywać po prostu przez ekspozycję, no ale wiadomo, że świadkowie historii w tym wszystkim są bardzo ważni. Przejdźmy więc do jednego z ostatnich wydarzeń, czyli wręczenia nagród imienia Jana Rodowicza Anody. Jakie są kryteria? Komu je przyznaliście? To jest właśnie jedno z tych działań, które podejmujemy poza czystym muzealnictwem, poza pokazywaniem wystaw i opieką nad spuścizną po powstańcach. Chcemy honorować powstańców czasu pokoju. Sami powstańcy przecież nie chcieli być w znakomitej większości żołnierzami.
Oni mieli swoje plany na życie, chcieli żyć w wolnej, niepodległej Polsce, w niej się realizować, zakładać rodziny, budować swoje kariery zawodowe, ale rozumieli, że aby to móc osiągnąć, muszą najpierw tę wolną Polskę wywalczyć. Dzisiaj mamy wolną Polskę, dzisiaj możemy ją budować, możemy ją rozwijać i właśnie szukamy takich ludzi, którzy widzą coś więcej niż koniec własnego nosa, niż własną karierę, niż nawet własną rodzinę, tylko chcą pomagać innym ludziom, chcą się w ten sposób realizować. W tym roku mieliśmy bardzo ciekawe kandydatury, nominacje. Nagroda Anody jest przyznawana w trzech kategoriach. To jest całokształt działalności i tutaj nagrodziliśmy Wojciecha Kowalczyka, który całe życie zmaga się z rdzeniowym zanikiem mięśni, ale jest bardzo aktywny. Wywalczył refundację leków dla wszystkich, którzy się zmagają z tą nieuleczalną chorobą. Jest aktywny zawodowo jako pełnomocnik do spraw osób z niepełnosprawnościami w Legionowie i wywalczył także wsparcie właśnie dla tych osób u siebie w powiecie. Co więcej, to jest osoba bardzo pięknie opowiadająca o życiu, także to jest na pewno piękny laureat tej nagrody. W kategorii czyn nagrodę zdobył Damian Duda, który pomaga Ukraińcom na linii frontu jako ratownik medyczny. I to nie od 2022 roku, ale od 2014 roku jeździ, pomaga rannym, wielokrotnie ratując im życie, cały czas na może nie pierwszej, ale tuż za pierwszą linią frontu, wyciągając tych ludzi często spod ostrzału. Z narażeniem własnego życia. Oczywiście, z narażeniem życia. To jest front. Tam giną setki, tysiące ludzi. W każdej chwili grozi to jemu. A on zresztą pięknie o tym mówił w trakcie ceremonii przyznawania tej nagrody. Również wychowany na naszej ekspozycji, na powstańcach, których przychodził tutaj podziwiać, w 2014 roku zrozumiał, że nie może stać bezczynnie wobec rosyjskiego bestialstwa na Ukrainie. W kategorii akcja społeczna z kolei nagrodę dostała pani Agnieszka Sikora, która od lat organizuje dom wsparcia dla młodzieży w kryzysie bezdomności, gdzie jest nie tylko organizatorką tego miejsca, gdzie mogą znaleźć ciepły kąt, wziąć prysznic, coś zjeść, ale często jest dla nich taką drugą matką, która rozumie ich problemy, stara się im pomóc, stara się wyprowadzić ich na prostą drogę dalszego życia. To są piękne postawy w bardzo różnych sferach działalności i takich ludzi chcemy honorować, bo to są wartości, które przyświecały też powstańcom, którzy musieli chwycić za broń. Ale Anoda, gdy skończyło się powstanie, walczył o to, żeby jego towarzysze broni kształcili się, odbudowywali Polskę, zbierali wspomnienia, a zatem, żeby również właśnie to ci powstańcy czasu pokoju mogli funkcjonować w społeczeństwie. Jest jeszcze nagroda honorowa. W tym roku nagrodę honorową zdobył pan Jerzy Szumański, który jest powstańcem, 99-letnim powstańcem mieszkającym we Francji, który niestrudzenie przybliża francuskim uczniom, francuskim studentom zawiłe losy Polski w czasie II wojny światowej, przybliża historię powstania. Na czas pandemii nie zawiesił swojej działalności, robił to online, ale już teraz, gdy pandemia przeszła, wrócił do spotkań na miejscach, jeździ po szkołach, opowiada tym młodym Francuzom o polskiej historii. Robi to niestrudzenie, mimo że za chwilę setka na karku. Pozazdrościć. Wspaniały wiek, tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Mówi o historii, o której francuskie podręczniki często milczą. Jerzy Szumański, pseudonim Vic, na stałe mieszka we Francji, gdzie od blisko 30 lat prowadzi wykłady o II wojnie światowej, przybliżając francuskiej Polonii i Francuzom historię Powstania Warszawskiego. Za swoją działalność, jaką jest upowszechnianie wiedzy o Polsce, otrzymał honorową nagrodę imienia Jana Rodowicza Anody.
jestem wzruszony i serdecznie dziękuję. Tą nagrodę chciałbym zadedykować młodzieży, która mnie słucha i mówię do nich, że bardzo ważną rzeczą jest to, że oni mają prawo głosu, prawo do decyzji o tym, co będzie się działo w ich kraju. Jerzy Szumański brał udział w warszawskim zrywie w wieku 20 lat. Służył w zgrupowaniu Baszta. Podczas walk został ranny i trafił do niemieckiej niewoli. Po wojnie wyjechał do Francji, gdzie do lat 60. kontynuował działalność w konspiracyjnym zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość. Trzeba jednak pamiętać, że Powstanie Warszawskie to kadry, sceny i historie, które wciąż wymagają odkrywania. No i właśnie to jest pytanie nawiązujące do Waszej akcji Korzenie Pamięci. Na jakim jesteście etapie? Korzenie Pamięci to jest akcja, w której zachęcamy potomków, członków rodzin powstańców warszawskich. Powstańcy warszawscy odchodzą, jest ich z nami coraz mniej, ale ta pamięć nie może przeminąć. Te wartości, w imię których stanęli do walki niemal 80 lat temu, nie mogą zniknąć. Chcemy zachęcać ich dzieci, wnuki, prawnuki, żeby tworzyły takie środowisko wartości przy Muzeum Powstania Warszawskiego, żeby te wartości nieśli dalej. Na 75. rocznicę powstańcy taki apel do harcerzy, do wolontariuszy, do młodzieży skierowali, żeby te wartości szły dalej w przyszłość razem z nimi, żeby one nie zaginęły. Korzenie Pamięci są akcją, która ma wspomóc to, w jakiś sposób zinstytucjonalizować i zgromadzić takie środowisko ludzi chcących pamiętać i chcących działać na rzecz tej pamięci, wokół muzeum zgromadzić. Myślę, że biorąc pod uwagę takie inicjatywy, między innymi oczywiście, to nie ma chyba żadnych wątpliwości, że ta placówka, którą jest Muzeum Powstania Warszawskiego, krzewi postawy patriotyczne, ale też po prostu dba o to, żebyśmy o historii wiedzieli jak najwięcej, żeby to światło tych wspomnień nigdy nie zgasło. To jest też dowód na to, że Muzeum Powstania Warszawskiego wyznaczyło innym placówkom muzealnym tor, jak przedstawiać historię. Chcę się nauczyć jak najwięcej, by zrozumieć, jak historia ukształtowała Polaków. Słyszałem o bohaterstwie Polaków, którzy byli gotowi chwycić za broń i walczyć za swoje miasto. Zacieśniamy naszą współpracę i relacje z Polską. My dziś jesteśmy w Warszawie, ale nie każdy ma taką możliwość, żeby przyjechać do Muzeum Powstania Warszawskiego i zobaczyć je na własne oczy, a tym bardziej, żeby bywać tutaj częściej. Czy jest w takim razie możliwość, żeby nawiązać z Wami współpracę na przykład na odległość, jeżeli jest się naszym rodakiem żyjącym poza granicami ojczyzny i na przykład, jeżeli dysponujemy jakąś wiedzą albo być może dysponujemy jakimiś pamiątkami po powstańcach warszawskim, przekazać je Wam? Oczywiście, cały czas gromadzimy zarówno pamiątki, mamy bardzo interesujące, napływające z całego świata, najczęściej ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, z Wielkiej Brytanii, tam gdzie najwięcej powstańców wylądowało po wojnie, ale z bardzo różnych krajów napływają do nas pamiątki. Co więcej, zbieramy cały czas informacje. Cały czas bardzo wielu rzeczy nie wiemy. Nie znamy wielu nazwisk, nie znamy wielu wydarzeń. Mamy bazę powstańcze biogramy, 50 kilka tysięcy nazwisk. Tam każdy, kto dysponuje jakąś wiedzą, która nie jest zawarta, cały czas się nie znalazła, może dopisać, może dołączyć skany dokumentów, które dokumentują drogę bojową dziadka, babci, kogoś z rodziny. To wszystko cały czas staramy się zgromadzić, bo zależy nam na tym, żeby jak najwięcej tego, co gdzieś w ludzkiej pamięci jeszcze ciągle się zachowało, nie znikło wraz z odejściem ludzi. To jeszcze na koniec pytanie takie podsumowujące i znów robimy taką klamrę kompozycyjną i wracamy do planów na przyszłość. Czy są jeszcze jakieś akcje, które być może planujecie w najbliższej albo nieco bardziej odległej przyszłości? Chcemy, żeby 80. rocznica wybuchu powstania była wyjątkowa. Prawdopodobnie to jest ostatnia okrągła rocznica, w której powstańcy jeszcze w miarę licznie będą w stanie uczestniczyć. Zależy nam na tym, żeby te obchody były szczególne. W dalszych planach, no cóż, planujemy w ciągu kilku lat rozbudowę muzeum.
chcielibyśmy, żeby to się mogło wydarzyć. Chcielibyśmy też być bardziej aktywni poza Polską, żeby pokazywać wystawy o powstaniu nie tylko w kraju, ale także poza granicami. Mamy dobre doświadczenie z dużą wystawą, która podróżowała po Niemczech. Chcielibyśmy, żeby podobne wystawy w innych miejscach na świecie się pojawiły. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dr Paweł Ukielski, zastępca dyrektora do spraw merytorycznych Muzeum Powstania Warszawskiego. Dziękuję bardzo za udział w naszym programie. Dziękuję bardzo. A Państwu dziękuję za uwagę. Kolejne wydanie weekendowe Polonii 24 już jutro, godzina 18:10. Zapraszam w imieniu Marcina Czapskiego. Do zobaczenia.